Wiecie, w sumie to ja nie muszę nic już dodawać po tej autokompromitacji konfederatów, ale jednak dołożę swoje trzy grosze, dobra? Przede wszystkim mamy wielkiego bojownika Krzysia. Krzysio Bosak, bardzo potężny bojownik o wolność, nie chce założyć maseczki. Ale wiecie, tak się składało, że łosypek pachnie tożsamo samo i pewien portal plotkarski zdążył zrobić zdjęcia Krzysiowi w butiku. I tak zgadliście, Krzysio tam ma maseczkę. O ile przy pewnie założył, dlatego, bo założył, bo by go nie wpuścili. No to proszę bardzo, następne zdjęcie, następny kadr jest z kościoła. I co, i Krzysio siedzi w maseczce. Tu już go nikt nie wyprosi, to nie ma tak, że ksiądz przerwie mszę, weźmie Krzysia za fraki i go wywali. Nie, 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 no to już jest kwestia tego, że sam ją nosi. No to powiedzcie, czemu on się tak gardłuje przed wejściem na Mównicę? Co tu się podziało, moi drodzy? Otóż powiem wam, co się stało. Konfiarze postanowili zrobić szopkę. Szapkę o treści, jesteśmy ciemiężeni, niszczeni, szkalowani, wiecie, cały czas ranny łabędź, łe, łe, łe. nikt nas nie lubi. No ciekawe dlaczego, naprawdę nie rozumiem. I tenże właśnie akt rozpoczął się podczas komisji sejmowej, pamiętacie piątkę dla zwierząt, poruszaliśmy to. Wtedy w robieniu szopki był bardzo silny Dobromiś, Winicki, Brown. Tylko ta komisja to tak średnio przeszła do świadomości ludzkiej. No bo wiecie, komisje są nieciekawe. Zatem jedyne co zyskali konfederaci to tylko wkurwienie wszystkich kół poselskich, które istnieją w Sejmie i w sumie nic poza tym. No zrobili szopkę dla szopki, potrolowali, napsuli krwi przez 11 godzin, nic z tego nie wyszło. No to nasze drama queen pomyślały, że kurde nie wyszło, ale sala sejmowa jest bardziej medialna, tak. Dobromiś coś tam próbował kręcić jakieś inby w necie, wypisywać na Twitterze pierdoły, dostał się do komisji etyki i to tyle. To co Korwin wypisuje, to już na tym etapie nikogo nie rusza. Każdy ma to daleko i głęboko w dupie, nawet jakby Korwin zaczął śpiewać hymn rzeszy i hajlować na samym środku sejmu i tak by każdy miał to daleko i głęboko. Odloty Grzesia są cały czas te same, właściwie na jedno kopyto. Wszędzie są Idzi, wszędzie jest spisek, wszędzie są Masoni i tak dalej, i tak dalej. Nie warto się nawet tym przejmować. Mendzen coś tam wypisuje na Facebooku jakieś półtora stronnicowe wysrywy, które praktycznie nikogo nie ruszają, oprócz kucy, które to czytają i się tym wielce jarają, i podają dalej książki, których naprawdę nikt nie czyta. No widzicie po samym podsumowaniu, atencja się zwyczajnie nie zgadza. aza I jak ma się zgadzać w sumie, jak tak naprawdę to właściwie oni nic takiego nie robią. No cały czas podnosili sobie przez wiele, wiele lat poprzeczkę. Co chwilę nowa inba, co chwilę nowy odpał. I w tym momencie, teraz, no praktycznie nikogo to nie rusza. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wszyscy wiedzą, że konfa jest przypałowa. W tym momencie największy przypał to by był, gdyby Korwin powiedział coś inteligentnego. Wobec tego widzicie, nagromadzone dowody mówią jasno: Trzeba zrobić inbę w Sejmie. Ponieważ atencja się nie zgadza, no to zrobili. Zrobili na posiedzeniu dotyczącym budżetu. Jak wiecie, budżet jest sprawą istotną, warto powiedzieć tutaj parę mądrych słów, tym bardziej jak jest się z partii, która kreuje się na wielkich przedsiębiorców paróweczkowych. Ale jak wszyscy wiecie po poprzednim fragmencie, no to nie powiedzieli. Za to odwalili szajs, bo przyszedł sobie właśnie Krzysio Bosak bez maseczki, no to Terlecki stwierdził, marszałek sejmu, że on się nie będzie pierdzielił z nim, tylko nie włączył mu mikrofonu i albo pójdziesz chłopie po maseczkę, albo wypad z baru. I szczerze mówiąc, bardzo tutaj doceniam postawę Terleckiego, ponieważ większość ludzi by się wkurwiała, większość ludzi by mówiła, że chłopie wypierdalaj za bramę, bo cię odholuje raz, kurna, bo straż marszałkowską wezwę, a ten wyjebane, on jest za stary na to gówno. Całkiem spokojnie powiedział, że albo się chłopie uspokoisz, albo dostaniesz karę, no i tyle i się skończy święto lasu. Od razu jak zrobiło się zamieszanie, to się pojawili inni wielcy posłowie, patrioci, konfederacji, kołomównicy. A według mnie w tym momencie Bosak zachował się najbardziej infantylnie ze wszystkich. Zwyczajnie wdał się w pyskówkę. I to moi drodzy ze starszym od siebie człowiekiem, mało tego ze starszym od siebie jakby stopniem, tak no bo marszałek a poseł, i jeszcze w pyskówkę na zasadzie takiego małego gówniarza z podstawówki. Pan nie ma maski. Mam maskę! Wcale nie! To jest przyłbice! To nie jest maskę! I cała sala oczywiście zaczęła kisnąć, ale nie kisnąć, dlatego że o za orał wielkiego lewaka, bosak, tylko po prostu z jego głupoty. No sorry, ale to jest Żenada! Po prostu to jest Żenada! I na sam koniec według mnie Terlecki bardzo dobrze się zachował, ponieważ każdemu wpierdolił pokaże, no nie ma co się pieprzyć z kucami, tylko raz, a dobrze. I mało tego, wicemarszałek złożyła podanie, żeby cała konfederacja dostała karę finansową oraz zakaz uczestnictwa w obradach Sejmu, no bo nie potrafią się zachować. I rzeczywiście, jeśli nie potrafią normalnie rozmawiać przy ustaleniu budżetu, tylko robią jakieś szopki, to myślę, że jak najbardziej nie powinni tam siedzieć. Wiecie, najbardziej mnie tylko jedno boli, że Konfederacja znów wejdzie w retorykę jesteśmy już szkalowani, niszczeni, miażdżeni, a korwiniści to łykną całkowicie bez zająknięcia jak pelikany naprawdę na tym etapie nie rozumiem jak można być korwinistą jak można popierać tych ludzi bez zająknięcia twierdzić, że oni są tacy super, tacy wspaniali itd jak dają tyle dowodów do tego że zachowują się po prostu dziecinnie że niby wielce stojąca na finansach partia nie ma nic ciekawego do powiedzenia na temat nich podczas obrad sejmowych, zresztą no co ma do powiedzenia jak sama nie jest w stanie załatwić swojej subwencji bo widocznie nie potrafią tam liczyć i księgować. No ale cóż, jest szansa, że dzięki temu wyskokowi nie będziemy się w ogóle już przejmować Konfederacją w Sejmie. A najlepsze, że to na ich własne życzenie.